Rok 2011, koniec października. Wybory na przewodniczącego RSU zbliżają się do tragicznego finału. Spadły już dawno plakaty wyborcze na parterze, pierwszym i drugim piętrze. Komisja wyborcza, odcięta i otoczona przez uczniów widła, pracuje. My wyniki wyborów już znamy, wy o nich dowiecie się już za chwilę. Grupka kandydatów liczy teraz 5 ludzi. Jeszcze przed 3 dniami było ich 6. Norbert Korus, Michał Sikora, Michał Czaplejewski, Maciek Knita, Marta Wardińska. To ona wygrała. Bo to były przewodniczący, Błażej Papiernik. On zajmował tych ludzi i ponosi za nich pełną odpowiedzialność. Oto bohaterowie komedii. Patrzcie na nich uważnie. To są ostatnie sekundy ich niewiedzy. Dziękuję wam.